Oddaję teraz głos panu ministrowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Bardzo proszę. Wymiar sprawiedliwości to takie wyjątkowe miejsce w funkcjonowaniu państwa. Takie miejsce, w którym ideologiczna wojna, polityczne zacietrzewienie powinno być od niego jak najbardziej odległe. I taką filozofią w ostatnich latach się kierowaliśmy w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości. Co robić, żeby wymiar sprawiedliwości był bardziej efektywny, skuteczniejszy, lepszy z punktu widzenia obywatela. Stąd tak ważne dla nas były te rozmowy ze wszystkimi partnerami, czy to z przedsiębiorcami, czy to ze światem nauki, żebyśmy wspólnie zastanawiali się, jak podnieść efektywność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i o tym, z jakimi wyzwaniami przychodziło nam się zmierzyć, najlepiej obrazuje poziom zaufania obywatela do sądu, a cóż może być lepszą kwintesencją tej statystyki, jak nie statystyka obrazująca wpływ spraw do polskich sądów. Tego nawet na tym slajdzie jeszcze nie ma. W 2005 roku do polskich sądów wpłynęło 9,5 miliona spraw. W roku 2010, i to już widać, 13 milionów. 3,5 miliona spraw więcej w ciągu 5 lat. Czy wymiar sprawiedliwości w ostatnich 4 latach, którym od strony administracyjnej, co bardzo mocno podkreślam, zarządzało Ministerstwo Sprawiedliwości i ten rząd, uporał się z tymi wyzwaniami? I to druga statystyka. Wpływ spraw załatwionych. I państwo widzą, że mimo, że skala tych wyzwań tak mocno rośnie, z roku na rok na przykład o 1 milion spraw więcej wpływa do polskich sądów, udało się w zeszłym roku te prawie 13 milionów spraw załatwić przy niezmienionej ilości sędziów, która od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie około 10 tysięcy sędziów. Czy to znaczy, że w wymiarze sprawiedliwości jest idealnie? Nie, byłbym ostatnim, który by to powiedział. Są strukturalne zaległości z lat wcześniejszych. Obywatel ciągle zbyt długo czeka na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie. Ale kiedy Platforma 4 lata temu obejmowała władzę, mówiliśmy bardzo wyraźnie. Wymiar sprawiedliwości potrzebuje spokojnej, rozważnej zmiany, a nie politycznej wojny, która by wymiar sprawiedliwości wykorzystywała w innych celach niż te, które są do niego przypisane. Czy udało nam się to zrobić? O tym najdelikatniejszym fragmencie styku świata polityki i wymiaru sprawiedliwości mówił pan profesor Andrzej Zoll. Ta instytucjonalna zmiana, rozdział funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, to będzie ogromny dorobek tego rządu, który pozostanie. Nikt z nas już nie będzie uczestniczył w dyskusji, w której będą stawiane pytania, czy polityk i świat nie wykorzystał postępowań prokuratorskich do innych celów niż te, które są związane ze ściganiem przestępstw. Ale to nie jedyne deklaracje, które wtedy złożyliśmy. Mówiliśmy między innymi o tym, że obywatel często ten pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości ma na etapie szukania swojego pełnomocnika, swojego przedstawiciela prawnego, adwokata czy radcy prawnego albo notariusza. Przez wiele lat mówiliśmy, że w Polsce jest zbyt mało osób wykonujących te zawody i w związku z tym cena usług prawnych jest często barierą finansową nie do pokonania przez obywatela. Bywało tak, że wielokrotnie mówiono o dostępie, o otwarciu dostępu do zawodów prawniczych. A czy udało nam się to zrobić w praktyce? Te liczby, które są za nami, to najlepiej obrazują. W czasach tego rządu, przy 3 egzaminach, podkreślam, bo także 3 egzaminy były w czasach rządu PiS-u, aż 4,5 tysiąca młodych osób dostało się na aplikację adwokacką. W latach 2005-2007 było to 3400 osób, a we wcześniejszych latach 2001-2005 1200 osób. Dlaczego ta aplikacja jest tak ważna? Bo to ona umożliwia dojście w przyszłości do wykonywania tego wymarzonego zawodu prawniczego. Jak wygląda w przypadku aplikacji adwokackiej? Te liczby jeszcze bardziej przemawiają do naszej wyobraźni. Prawie 9 tysięcy młodych ludzi, którzy się dostali na aplikację radcowską w ostatnich latach. We wcześniejszych okresach 5 tysięcy i 3 tysiące. A tym, co zawsze było najżywiej dyskutowane, gdzie ludzie często mówili, cena usług notarialnych jest szczególnie wysoka, co w tym zakresie zrobiliśmy, też można zobaczyć. 1000
583 osoby dostały się na aplikację notarialną, we wcześniejszych latach 470 lub 164. Ten rząd nie biegał ze sztandarem otwarcie dostępu do zawodów prawniczych, ale to ten rząd doprowadził do tego, że realnie młodzi ludzie, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego czy notariusza, tą szansę dostali. Zrobiliśmy to w ten sposób, że do 32 tysięcy adwokatów, radców prawnych i notariuszy, którzy dzisiaj wykonują ten zawód, dołączyło w ostatnich latach 15 tysięcy aplikantów, którzy wkrótce będą zdawać egzaminy uprawniające ich do wykonywania zawodu. A w najbliższych tygodniach, we wrześniu, kolejne 12 tysięcy młodych osób przystąpi do egzaminu na aplikację, żeby też w przyszłości ten zawód wykonywać. Więcej, podejmowaliśmy także inne decyzje, obniżając opłaty za aplikację, czy umożliwiając zdawanie egzaminów z wykorzystaniem komputerów, co wstyd przyznać w XXI wieku, wcześniej nie było możliwe. Ale wymiar sprawiedliwości, żeby się zmieniał, musi stać przodem do nowoczesnych technologii, a nie tyłem. Minione 4 lata to w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce prawdziwa rewolucja. E-sąd, e-księga wieczysta, za chwilę nagrywanie na salach rozpraw czy S24. Mogą Państwo zadać pytanie, czy jako minister sprawiedliwości, bo bardzo wyraźnie mówi, jaki to jest dla mnie priorytet, nie zachłystuje się tymi nowoczesnymi technologiami. Czy one rzeczywiście mają szansę zmienić funkcjonowanie polskich sądów? Najlepiej to obrazują liczby, które są za mną. Jeszcze w maju ubiegłego roku każdy z nas, jeżeli chciał sprawdzić księgę wieczystą, musiał iść do sądu, do wydziału wieczystoksięgowego, odstać w kolejce i dopiero sprawdzić księgę, która go interesuje. W czerwcu zeszłego roku podjęliśmy decyzję o uruchomieniu projektu e-księga wieczysta. Dzisiaj każdy z Państwa obecnych na tej sali, nie wychodząc z domu, może sprawdzić księgę wieczystą, która go interesuje. Ilu obywateli z tego w ciągu tego trochę ponad roku skorzystało? Prawie 23 miliony. A chciałbym bardzo mocno podkreślić, księgę wieczystą może sprawdzić tylko jej właściciel, bo sprawdza się ją nie po adresie, a po numerze księgi, bo chcieliśmy dać to narzędzie dla tych, którzy tego rzeczywiście potrzebują. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Kupujecie nieruchomość, przychodzicie do notariusza. Dzisiaj w czasie rzeczywistym notariusz na waszych oczach sprawdza, czy nieruchomość, którą chcecie kupić, nie jest obciążona prawami osób trzecich. Pan prezes Goliszewski mówił o e-sądzie. E-sąd to tak naprawdę z punktu widzenia przedsiębiorcy krwioobieg gospodarczy. Niestety jest często tak, że nie wszystkie faktury są zapłacone i trzeba odzyskać przez sąd tą należność. Do niedawna można to było zrobić tylko składając tradycyjny wniosek. Od 1 stycznia 2010 roku Polska jest w gronie kilku krajów w Europie, w których funkcjonuje tak zwany e-sąd, sąd elektroniczny, do którego wniosek składam przez internet i który to wniosek sąd rozpatruje też niejako przez internet i w ten sposób otrzymuje informacje o załatwieniu mojej sprawy. Czy polscy przedsiębiorcy zaufali temu nowoczesnemu narzędziu? Zakładaliśmy w najbardziej optymistycznych planach 200 tysięcy spraw rocznie. Tylko w tym roku do e-sądu wpłynęło ponad 1 000 000 spraw, a od początku jego uruchomienia 1 700 000. 1 400 000 jest zapłacony. Nie tylko wygodniejszy sposób odzyskiwania należności, ale i szybszy. Jeszcze jedno. Tańszy. Pan prezes mówił o ministrze finansów. Odnotuję swój drobny sukces. Udało mi się ministra finansów przekonać, że opłata sądowa za dochodzenie należności przez e-sąd jest o 3/4 obniżona w stosunku do odzyskiwania jej przez sąd tradycyjny. Ale to nie koniec tych zmian, o których mówimy. E-sąd, e-księga wieczysta za chwilę będą uzupełnione kolejnymi projektami. Już jesienią tego roku rusza nagrywanie na salach rozpraw sądowych. 30 września w Łodzi pierwszy raz zademonstrujemy, jak ten system funkcjonuje. W Hiszpanii, gdzie go podpatrzyliśmy, zniknięcie protokołów papierowych i przejście na nagrywanie audio i wideo rozpraw sądowych skróciło czas rozpraw sądowych o 1/3. Skończą się dyskusje, czy protokół dokładnie odzwierciedla to, co się działo na sali sądowej. To wszystko będzie zapisane i udokumentowane. A 1 stycznia
Znowu projekt, na który czekają przedsiębiorcy. Uruchamiamy S24. Rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu 24 godzin według formularza zawieszonego w internecie. Zapewniam Państwa, kto by nie był ministrem sprawiedliwości, to zastanie pełne szuflady projektów, które umożliwią, że wymiar sprawiedliwości będzie w kolejnych latach zmieniać się, tak jakby tego oczekiwali obywatele, na wygodniejszy, łatwiejszy w relacji obywatel-sąd. I na koniec ten najtrudniejszy fragment wymiaru sprawiedliwości, ten, o którym często zapominamy i mówimy wstydliwie. Tak, wśród tych, którzy nas otaczają, są także ci, którzy wchodzą w konflikt z prawem, którzy robią krzywdę społeczeństwu, którzy nie wahają się złamać przepisu prawa. I o tych także wymiar sprawiedliwości musi pamiętać. Od tego są zakłady karne, gdzie izolujemy sprawców najgroźniejszych przestępstw po to, żeby ich resocjalizować i zmieniać. Polskie więziennictwo było wstydliwą kartą funkcjonowania państwa. Od lat 90. nie potrafiliśmy się uporać w Polsce z przeludnieniem zakładów karnych. Dzisiaj mogę powiedzieć, że pierwszy raz od kilkunastu lat w Polsce nie ma przeludnienia w zakładach karnych. W ciągu ostatnich pięciu lat oddaliśmy prawie 15 tysięcy nowych miejsc w zakładach karnych i aresztach śledczych. Ograniczyliśmy tam, gdzie budziło to uzasadnione wątpliwości, stosowanie tak dotkliwego środka jak tymczasowy areszt. Ale przede wszystkim zadbaliśmy o to, żeby więźniowie podlegali skutecznej resocjalizacji. Kiedy rozmawiałem wielokrotnie ze specjalistami, którzy odpowiadają właśnie za to, jak zmieniać skazanego, zawsze mi mówili, najlepszą metodą resocjalizacji jest praca. I niech Państwo spojrzą na tą statystykę, bo ona obrazuje to, co udało nam się osiągnąć. To jest nieodpłatne zatrudnienie skazanych. Wskazuję na to uwagę. Nieodpłatne. Ci skazani odpracowują swoje grzechy, swoje krzywdy na rzecz społeczeństwa. W tym roku doszliśmy do 10 tysięcy więźniów pracujących nieodpłatnie na rzecz społeczeństwa. Jak to się udało osiągnąć, patrząc na statystyki, gdzie jeszcze w roku 2007 było ich tylko 4 tysiące. Dzisiaj więźniowie są wszędzie tam, gdzie społeczeństwo ich potrzebuje. Kiedy w zeszłym roku była powódź, walczyli, umacniając wały. Później pomagali ludziom, usuwając skutki powodzi. Zimą usuwali, wszędzie tam, gdzie było to potrzebne, śnieg. Kiedy kilka tygodni temu centralną Polskę pustoszyły huragany, więźniowie byli w tych miejscach, usuwając skutki huraganów. Jest to jeden z moich absolutnych priorytetów, żeby wszędzie tam, gdzie można w dobrym tego słowa znaczeniu wykorzystać osadzonych, żeby oni byli ze społeczeństwem. A jednocześnie realizujemy najszerszy program reformy więziennictwa od 50 lat. Likwidujemy posterunki zewnętrzne, przechodzimy na zabezpieczenia elektroniczne. Dzięki temu tylko w zeszłym i w tym roku 1000 funkcjonariuszy służby więziennej mogło przejść do bezpośredniej pracy z osadzonymi, między innymi jako wychowawcy, ci trzy, którzy kontrolują sytuację w zakładach karnych. I na koniec deklaracja. To nie jest tak, mimo tych ciepłych słów, za które dziękuję, że wymiar sprawiedliwości już wygląda tak, jakbyśmy sobie wspólnie życzyli. Za to jest tak i chciałbym Państwa o tym zapewnić, że oprócz tego, co już zrobiliśmy, mamy bardzo wiele planów, które chcemy zrealizować w kolejnych latach.